Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 16 na moim kanale. Dzisiaj turniej FUT United Cup. Warunki udziału w tym turnieju są całkiem ciekawe, ponieważ wymagają czterech zawodników z czterech zespołów biorąc udział w Lidze Mistrzów w tym tygodniu: PSG, Chelsea, Real oraz Wolfsburg. Oto jest mój skład, formacja 4-1-2-1-2, druga wersja, ponieważ wielu z was mówiło, że mi ją przetestował, że gra się nią naprawdę fajnie, więc to też zrobię. No i jak prezentuje się właśnie cała jednastka. Na obronie razem z bramkarzem mamy Courtois, Zoumę, Cahilla, na lewej stronie mamy Marshall, na prawej Vanderbilla. Jeżeli chodzi o środek pomocy, to jest to Matuidi, Isco, Pastore oraz Valbuena. No i na ataku jednym swoim rodzaju Zlatan razem z Benzemo. Ławka rezerwowa wypełniona jest zawodnikami z Wolfsburga, bo nie chciałem ich umieszczać w składzie, oraz oczywiście jednym z Chelsea oraz jednym z Madrytu, bo tych mi brakowało. Można wygrać 4000 monet oraz jedną złotą paczkę rzadkich kart. Całkiem ciekawie. Oczywiście moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, zapraszam was serdecznie do magiccoins.pl. Z kodem Jacob macie 5% końców więcej. A teraz zaczynajmy nasze pierwsze spotkanie. W końcu udało mi się kogoś znaleźć. A tutaj mamy, no proszę, Pato przetransferowany do Chelsea. Mamy także Varane. No oczywiście skład złożony z zawodników czterech drużyn. I Valbuena do Benzemy. Benzema tutaj jest w stanie to uderzyć czy nie? Nie! Słupek! Valbuena ładnie ruszył, Valbuena, ależ to zrobił! 1-0, Valbuena, przepiękny strzał w 20 minucie naszego Francuza. No i jesteśmy na prowadzeniu, o to chodziło. No, podanie do Benzemy, Karim Benzema, jeszcze raz uderzenie, 2-0, Ronaldo czołg w polu karnym, daje radę. No i 3 minuty później po pierwszej bramce mamy gola kolejnego. Woo, Valbuena nadal, ależ on ma piłkę, trzyma mu się to przy nodze strasznie. Valbuena, ależ się nim gra. Ja jeszcze nie grałem wcześniej, grałem Valbueną w FIFA 15-14, ale grało mi się nim średnio. A teraz pierwszy raz gram nim w FIFA 16, słyszałem, że jest dobry i potwierdzam. No, Zlatan do Valbueny, Valbuena ma szansę na hat-tricka i to jest rzut karny. Fatalny faul ze strony Dawida Luiza, może trafił gdzieś tam w piłkę, ale wjazd od tyłu, no to absolutnie nie powinno się wydarzyć ze strony oczywiście Brazylijczyka. No i co? 40 minuta, mamy szansę na czwartą bramkę. Oczywiście Thibaut Courtois nie będzie strzelał, damy wykończyć to Valbuenie, bo zasłużył. I Valbuena, panie i panowie, Valbuena, 4-0. I jeszcze jedno podanie do Valbueny. Valbuena się rozpędza, jest szybszy niż Gustavo i czerwona kartka po raz kolejny. No, tak się nie powinno grać. Zlatan przy piłce, postanowił się pobawić. Zlatan, o, chciałem to Ramoną wykończyć, ale nie udało mi się oczywiście. Okej, no i wygrywamy 4-0, druga połowa tak naprawdę to była w 100% zabawa już, bo nie było szans, żeby przeciwnik z dwoma czerwonymi kartkami i czterema golami straty wrócił. To co? Kolejna runda. No, na szczęście na drugiego przeciwnika długo czekać nie musieliśmy. No i znowu mamy połączenie czterech klubów. Kto by się spodziewał? No, Zlatan, ładnie, Zlatan, 1-0. W trzeciej minucie szybko to wyszło, jak wcześniej Zlatanowi średnio szło, jeżeli chodzi o samo strzelanie bramek. No to teraz się odwdzięczył nam. No i mamy prowadzenie bardzo wcześnie w tym meczu. Okej, Valbuena znowu rozpoczyna swoje rajdy, których nikt nie wie, nie spodziewa się, co się może wydarzyć. Podanie do Benzemy, Benzema, 2-0 w 11 minucie, ale to zasługa wszystko tak naprawdę Valbueny, świetnie się nim gra, no po prostu masakra, jak dobrze. A warte jest chyba, nie wiem, 1000 monet? Pastore, Javier Pastore, Valbuena i jeszcze tutaj Karim, tak jest, 3-0 w 45 minucie. Isco, ładnie, Isco, będzie podanie do Valbueny, Valbuena, przejął tą piłkę, Valbuena, 4-0. Co za... jak gra się dobrze tym składem. Naprawdę, fenomenalnie. Oj, czy to był już koniec? Czy ktoś tu już ma dość? Czas na kolejną rundę. Dobra, następny skład przeciwnika. Mamy Real... no taki chyba najgorszy skład, jaki widziałem na razie. Aczkolwiek nie ma, nie można tego lekceważyć, bo wiadomo, jak to się może skończyć. Oj, co tu się porobiło teraz? Co tu się stało? Morata... i to jest bramka. Błąd w środku pomocy. Jakim cudem piłka się tak podbijała, że wpada pod jego nogi. No i świetne wykończenie mojego przeciwnika. Tego nie mogę mu zabrać.
Karim Benzema czy Thiago Silva? Karim Benzema okazuje się szybszy. Benzema teraz, podanie do Valbueny. Valbuena, 1-1. Kto jak nie on w 31 minucie ma wyrównać ten stan spotkania, dający nam remis oczywiście. No i co? Wracamy do gry. Wszystko wpada temu gościowi teraz pod nogi i naprawdę dokładność moich podań jest fatalna. Zlatan, Zlatan! Wtedy, kiedy trzeba po raz kolejny, tym razem Zlatan Ibrahimowicz 2-2, ale nie podoba mi się ten mecz, naprawdę ciężko mi się gra i boję się, że może to się skończyć złym wynikiem dla mnie. Javier Pastore, Pastore! No Zlatan, wbij to, 3-2, bardzo dużo szczęścia, ale to szczęście jest potrzebne czasami i przyjmę go z przyjemnością. No, ktoś podejdzie do niego? Nie, nikt nie podejdzie do niego. Oczywiście, 5 obrońców dookoła, a on sobie przychodzi sam jak chce. Nie wiem, kto to był, ale... Vázquez, no proszę. No i moi drodzy, kończy to dogrywką. Bardzo wyrównany mecz. Z jednej strony troszkę szczęścia i nieszczęścia, to trzeba przyznać. No ale... dogrywka. Benzema, Karim, tak jest. 4-3 w 104 minucie. Znowu prowadzimy w tym spotkaniu. No i mamy ładny atak, który powinien zakończyć się bramką. Ibrahimowicz zakończył się bramką. 5-3 w 105 minucie. Piękna akcja Szweda. Wprowadzę Harry'ego Kane'a za Benzemę, bo widzę, że Benzema już powoli nie daje rady. No a przetestuję tego najlepszego informa Harry'ego Kane'a. Harry Kane zauważył Isco. Isco 6-3 w 112 minucie. Aj, 7-3. Żeby tradycji stało się zadość i w każdym meczu wygrywali różnicą 4 bramek, dlatego Ibra postanowił jeszcze raz strzelić chyba 4. bramkę właśnie w tym spotkaniu dla naszego zespołu. No i tak oto kończy się to spotkanie. Świetny mecz. Dużo lepiej nam szło w tej dogrywce niż w normalnych minutach. 90. No i co? Czas na finał! O mój Boże, ale doładował swój skład tutaj. Widzę, że karty atrybutów plus 10 oraz plus 7 bodajże do Isco. No, będzie bardzo ciężko. O nie, to jest bramka. 1-0, niestety w 9 minucie. Przegrywamy. Nie, jak to będzie bramka teraz? Jak to będzie... Nie. Czemu? Ja pierdzielę, ta gra! Nie wierzę w to po prostu. Patrzyłem się na minimapę, czy mi ktoś wychodzi. Zagrałem... O Boże, nie. Osłabia mnie to. Hazard, dośrodkowanie i gol. 4-0. No co mogę powiedzieć? Przegrywamy 4-0. Nie wiem, jak bardzo w tym zwycięstwie pomogły mu te karty atrybutów. Ale z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, Costa strzelał, żeby druga bramka była nie z tej ziemi. Rzadko takie zdarzają. Hazarda praktycznie nie dało się dogonić, więc na pewno coś mu tam dały. No ale jednak może tak by bez tych byłoby 2-0, nie mam pojęcia. Nawet pomimo porażki najbardziej zachwycony jestem kartą Valbueny, który na 4 rozegrane spotkania właśnie w tym turnieju, bo po to go kupiłem tak naprawdę, strzelił 5 bramek i 3 asysty zaliczył. I moje przyszłe składy na pewno będą opierały się między innymi też na nim, bo gra się nim fenomenalnie. Dobra moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybujcie po więcej. Ja się z wami żegnam i na razie.